Witamy w 20. webinarium realizowanym w toku projektu Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat, realizowanym z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Gościem dzisiejszego spotkania jest Aneta Scharfenberg, ewaluatorka, badaczka kwestii społecznych oraz właścicielka pracowni 3E. Aneto, od lat współpracujesz już z organizacjami, instytucjami przy opracowaniu różnych właśnie strategii, badań, ekspertyz. Jak to wszystko u Ciebie się zaczęło? Skąd taki pomysł na pracę, na działanie? Aż zaskoczyłeś mnie, ja to się przygotowałam z tego, że będziemy o projekcie rozmawiać, ale skąd taki pomysł? Myślę, że tak króciutko, żeby powiedzieć, to ja po prostu chyba jestem taką ciekawską osobą. Ja lubię rozumieć, co się wokół mnie dzieje i jak obserwuję jakieś sytuacje, zdarzenia, jak widzę jakieś działania, to lubię to zrozumieć, jakie jest, co jest przyczyną, co jest skutkiem, co od czego zależy, co miało jaki wpływ na co. Trochę mi w życiu zajęło, zanim odkryłam, że to jest to, co jest moją taką rzeczywiście pasją w życiu. Od momentu, jak to odkryłam, to się realizuje właśnie w takich badaniach. Wiem, że mocno też angażujesz się w sprawy trzeciego sektora, jakieś kwestie społeczne, bezdomność, polityki społeczne. Co daje Ci taka aktywność? Aktywność związana właśnie z współpracą z trzecim sektorem, bo jak wiemy, pracownia jest jako taką działalnością komercyjną, natomiast też jest ten tutaj trzon i element jakby społeczny i właśnie co ten element społeczny wnosi do Twojej pracy i osobistego życia? A to bardzo ciekawe pytanie, dlatego że rzeczywiście ja zawodowo współpracuję przede wszystkim z samorządami lokalnymi, czyli z miastami, z gminami, tak jak wspomniałeś o tych strategiach czy programach rewitalizacji. Więc działalność i współpraca z trzecim sektorem pokazuje mi te wszystkie takie miękkie kwestie, pokazuje mi, daje mi perspektywę z drugiej strony, a nawet z trzeciej strony, jak to mówimy tutaj o trzecim sektorze, jeżeli chodzi o kwestie relacji, o kwestie zaangażowania, o kwestie włączania na przykład mieszkańców w jakieś działania, o kwestie takich do budowania relacji pomiędzy różnymi podmiotami, które działają na rzecz lokalnych społeczności, bo jak myślimy o tym, że po co jest samorząd, no to generalnie jakbyśmy zajrzeli do ustawy, no to po to, żeby ludziom żyło się lepiej. No ale co to znaczy? No to niekoniecznie, że tam trzeba budować drogi albo budować instytucje, czy tam remontować i tak dalej, chociaż to oczywiście też jest ważne, ale no najważniejszy jest ten czynnik ludzki, no bo przecież to robimy dla siebie, tak, żeby to nam żyło się dobrze. Więc tutaj ta perspektywa i współpraca z trzecim sektorem pokazuje mi właśnie te takie wszystkie miękkie kwestie, które no, bardzo dobrze tutaj wybrzmiewają. No właśnie, ja też trochę jestem tymi kwestiami badawczymi. Lubię też obserwować i realizując projekty, też lubię wiedzieć, jaki oni mają wpływ na naszych uczestników, na otoczenie, czy w ogóle mają rezultaty i efekty tak, jak się spodziewamy. I fajnie jest właśnie patrzeć, jak to wpływa na innych. I tutaj do tego naszego projektu zaprosiliśmy właśnie Ciebie do współpracy, żebyś stworzyła, opracowała takie badania ewaluacyjne. Czy możesz opowiedzieć krótko, na czym te badania polegały? Mogę opowiedzieć, nie wiem, czy mi się uda krótko, ale będę się starać. Badania ewaluacyjne założone w projekcie to przede wszystkim zostały uwzględnione tam po to, żeby monitorować rezultaty, czyli dokładnie tak jak powiedzieliście, jaka to jest skuteczność tych działań, czy to, co zostało założone, czy zostało osiągnięte, jeśli tak, w jakim stopniu, w jakim zakresie. I tutaj przyjęliśmy trzy metody, techniki badawcze. To były z jednej strony to było badanie kompetencji wolontariuszy, czyli tych osób uczestniczących w projekcie. Zbieraliśmy te informacje na początku i na końcu udziału w projekcie. Drugi element, drugi etap to było regularne monitorowanie aktywności tych osób w projekcie. Tutaj korzystając z okazji bardzo dziękuję opiekunowi i opiekunkom wolontariuszy za dzielne zbieranie tych informacji. Bez Was nie byłoby możliwe zrealizowanie tego działania.
I trzeci element to był moduł jakościowy, chyba mój ulubiony w całym tym zestawieniu, czyli wywiady z interesariuszami tych działań. To był taki moduł, który miał nam pokazać, jak wygląda kwestia aktywności, aktywizacji wolontariuszy z perspektywy tych osób, które uczestniczą, które koordynują wolontariat w placówkach. Więc jeśli tutaj mam powiedzieć krótko na przykład o wynikach czy o rezultatach, tak, no postaram się naprawdę króciutko. Rezultaty zakładane w projekcie, rezultaty były 3. One wszystkie, zresztą sam projekt jest taki bardzo humanistyczny, humanistyczny, skoncentrowany na człowieku, co jest no bardzo takie dla mnie ważne też, że tutaj no jakby ta wartość człowieka, godność człowieka, jego podmiotowość, możliwość samodecydowania jest tak bardzo zaakcentowana. I to jest coś, co widać w tych działaniach, w tym projekcie. I rezultaty tego projektu były mierzone właśnie tymi kompetencjami. A jednym z elementów, czy też z takich z elementów, który był też monitorowany, to była kwestia stereotypów, uprzedzeń, czyli tego, co w otoczeniu społecznym osób chorujących psychicznie funkcjonuje, jeżeli chodzi o ich postrzeganie i to, co może wpływać bardziej lub mniej bezpośrednio na ich życie i na ich decyzje. Więc jeżeli myślimy tutaj o takich elementach, które odnosiły się bezpośrednio do osób chorujących psychicznie, które uczestniczyły w projekcie, to zostały odnotowane takie wskaźniki, jak na przykład, mamy tutaj nauka systematyczności, punktualności, umiejętności przydatnych w pracy i w codziennym życiu. Tak, zdecydowanie tak, ten wskaźnik został osiągnięty. Czy uświadomienie pracowników dotyczących ich praw, możliwości, aktywności społecznych? Tak, 2 osoby podjęły zatrudnienie w trakcie wolontariatu. Trzecia osoba rozpoczęła, jedna podjęła zatrudnienie, druga poszła na staż, trzecia poszła na studia. To są takie, powiedziałabym, twarde rezultaty, jeżeli chodzi o te możliwości. Natomiast widać było w przypadku części tych uczestników właśnie ich zaangażowanie i jakby włączenie się w to życie w placówkach, w tych placówkach, w których realizowali ten wolontariat. Przy czym to, co też no, trzeba tutaj podkreślić, nie do wszystkich osób się to odnosiło, część osób i to wskazywały też koordynatorki wolontariatu w placówkach, że są to osoby, które bardzo mocno oczekują czy potrzebują takich wskazówek z zewnątrz, czyli no to była ta kwestia takiej trochę, zostało to zinterpretowane jako taka trochę może nadopiekuńczość ze strony środowiska, najbliższego środowiska, czyli rodziny, że te osoby tak bardzo są niepewne, trudno jest im gdzieś samodzielnie wyjść, przejechać, podjąć decyzję nawet jakąś najprostszą, dotyczącą takich prostych czynności związanych z tymi aktywnościami w placówkach. Jeśli mam jeszcze powiedzieć o rekomendacjach czy rezultatach z projektu, to właśnie może takie 5 zdań króciutko. Tak, mam jeszcze chwilkę. Tak. Nie wiem, jakie masz pytania. Rekomendacje, które tutaj jeszcze będę jakoś tak formułować, może trochę zgrabniej, to jedna z nich to jest stałe, jakieś regularne organizowanie szkoleń i warsztatów podnoszących wiedzę i umiejętności zarówno dotyczące wolontariatu, jak i chorób psychicznych w ogóle. To jest ta kwestia związana ze stereotypami, z postrzeganiem osób chorujących psychicznie przez otoczenie społeczne. I też przez kwestię aktywności osób, tych koordynatorek w wolontariatu w placówkach, które wskazywały, czy też i opiekunowie wolontariuszy też wskazywali, że jak nawiązywali współpracę z placówkami, to tam, gdzie te relacje pomiędzy centerkiem a jakąś organizacją były zawiązane wcześniej, to ta współpraca układała się sprawniej. To wydaje się takie trochę oczywiste, ale jak już mamy to, że tak powiem, takie prześledzone, jak to wygląda i też mamy potwierdzenie też w sytuacjach, w których przystępowały do projektu placówki takie z niedawno nawiązaną współpracą, jednak te relacje układały się trochę inaczej. Więc i to jest ważne i te osoby też to podkreślały, że ten moduł dotyczący przekazywania wiedzy zarówno w zakresie wolontariatu, jak i kwestii chorób psychicznych jest taką bardzo, bardzo potrzebny i to jest bardzo wartościowe. To jest coś, co centerka
powinno absolutnie robić i się w tym zdecydowanie rozwijać. To, nad czym można by się zastanowić, to takie opracowanie i wdrożenie modelu działań wsparcia wolontariuszy w ich środowisku, czyli żeby uwzględnić działania również do rodzin osób chorujących psychicznie. No bo wiadomo, że człowiek wychodzi na tydzień kilka godzin gdzieś, czy kilkanaście funkcjonuje, czy w przystani, czy właśnie w centerku, czy w tych placówkach, w których realizuje wolontariat, ale generalnie cały czas jest zakotwiczony w tym swoim środowisku, w którym żyje na co dzień. Więc gdyby te działania obejmowały także te osoby z najbliższego otoczenia, to niewykluczone, że byłyby niewykluczone, prawda? Że przypuszczać, że ta aktywizacja i wsparcie w samodzielności czy usamodzielnianiu byłoby realizowane skuteczniej. Co jeszcze do zastanowienia jest kwestia, jeżeli chodzi o takie działania w projekcie, tu sobie zanotowałam, że to gospodarowanie potencjału koordynatorów, czyli przygotowanie takiego działania. To jedna z osób wspominała o przygotowaniu podręcznika w poprzednim projekcie i że wskazywała na wartość samego działania, że proces był tak bardziej wartościowy niż osiągnięty rezultat. Może teraz trochę upraszczam, bo ta osoba nie powiedziała, że to było bardziej wartościowe, żeby to nie zabrzmiało, że podręcznik nie był wartościowy, bo był. Był i to też było podkreślane. Natomiast to, co zostało tutaj, to co wybrzmiało zdecydowanie, to, że te spotkania, to, że dyskusje, zastanawianie się wspólne, w jaki sposób przedstawić jakieś te kwestie dotyczące właśnie wolontariatu, angażowania osób chorujących psychicznie, że to było wartościowe dla osób zaangażowanych w ten proces. Więc taka rekomendacja, żeby też pamiętać o tym, mieć gdzieś z tyłu głowy, jak będzie taka możliwość, to też tych koordynatorów, koordynatorki z organizacji też, żeby w tego rodzaju działania włączać, właśnie mając na uwadze niekoniecznie to, że oni mają coś wytworzyć wspólnie i że tam jest na końcu jakaś meta, taki produkt namacalny, ale że proces jest tutaj tą największą wartością. Co jeszcze? Rozwijanie współpracy z różnymi organizacjami, bo to jest ten kontakt bezpośredni i nie tylko w odniesieniu do tego, że już za chwilę mamy projekt, więc się tutaj skontaktujemy z organizacją jedną czy drugą, ale tak, żeby stale budować taką sieć współpracy, sieć relacji, że jak będzie projekt, tylko jest kwestia telefonu, wysłania maila albo zamieszczenia informacji gdzieś w mediach społecznościowych i już się te informacje gdzieś tam będą upowszechniać. Ostatnia rzecz jedna w odniesieniu do tego wizerunku i do stereotypów. Stereotypy to jest też moje jedno z ulubionych zagadnień. To jest to, co bym zaproponowała, to jest sformułowanie i upowszechnienie pożądanego i pozytywnego wizerunku osób chorujących psychicznie. Czyli że coś na kształt jakiejś kampanii, nie mówię, że kampanii społecznej, nie mówię tutaj o jakichś billboardach czy o czymś, bo to nie jest kwestia jakiegoś konkretnego pomysłu, ale żeby poprzez sposób opowiadania o osobach chorujących psychicznie, poprzez pokazywanie tych osób, może na przykład w roli żywej książki, że mogłyby gdzieś występować, żeby pokazywać, że są to po prostu zwykli ludzie, dlatego że nawet w gronie osób takich pozytywnie zaangażowanych, życzliwych, tak jak te koordynatorki wolontariatu, czy inne osoby, z którymi rozmawiałam, zbierając dane do projektu, to widać, że też ten język jest taki trochę zbudowany na języku, który wynika ze stereotypów. Tutaj w raporcie się pojawia mój ulubiony przykład, że na pytanie tam, jedno z pytań, gdzie prosiłam o jakąś tam charakterystykę czy odniesienie się do osób chorujących psychicznie, to ktoś powiedział, że są to osoby łagodne. No nie mówimy w ten sposób o żadnych osobach. Mówimy o tym, że ktoś jest łagodny, jak chcemy zaprzeczyć temu, że jest domyślnie agresywny, bo stereotypowo mamy takie wyobrażenie. Więc tutaj jak myślę o jakimś takim, o stworzeniu takiego, czy też o upowszechnieniu tego wizerunku, to właśnie, żeby ten domyślny język był trochę inny, żeby on nie był taki, że tu są to osoby, które trzeba, nie wiem, trzeba im koniecznie pomagać, bo to nie zawsze tak jest. Bo no, choroby psychiczne to są, to jest taki kontinuum, w którym jest jakiś epizod, czy może być. I też one są bardzo różne. Osoby, które chorują psychicznie, są bardzo różne. Więc żeby tutaj jakby zaprogramować ten przekaz tak trochę bardziej świadomie i go upowszechniać. Miał być krótko, ale nie. Tak, bardzo się cieszę, że ten wątek został tutaj poruszony i uchyliła się rąbka jakby efektów tych działań i analiz zawartych właśnie w tych badaniach. Badania oczywiście będą też dostępne dla wszystkich tutaj chętnych, będą zawieszone na naszej stronie internetowej, jak również zaprezentujemy je w naszym spotkaniu podsumowującym. Także jeżeli ktoś będzie zainteresowany i tutaj chciałby poczytać, no badania są bardzo ciekawe,
rozbudowane, także będzie to na pewno miła i taka treściwa i pomocna lektura. Ale będzie też wersja krótka, bo to w dzisiejszych czasach więcej ludzi pisze książki niż je czyta, więc ja uwzględniam te uwarunkowania, więc będzie też takie streszczenie krótkie. Oprócz tego zasadniczego raportu takiego, do którego oczywiście zachęcam. Anetko, jakie są twoje prywatne marzenia i plany? Bo dużo rozmawialiśmy o działaniach w projekcie, a teraz może już na koniec, jakbyś się chciała powiedzieć oczywiście tutaj z naszymi słuchaczami i widzami. A to mnie zaskoczyłeś, moje prywatne marzenia i plany, to może się tutaj odniosę do tych kwestii społecznych, które są mi tak bliskie. Jak przy okazji tych wypowiedzi, jak skoro przypomniałam sobie o żywej książce, to jest takie działanie, żywa biblioteka, ukierunkowane na przełamywanie stereotypów, pokazujące na wskazujące prawa człowieka, godność i tak dalej. Więc moje prywatne marzenie jest takie, żeby tego rodzaju działania nie były potrzebne, żeby te postawy społeczne, akceptacji, zrozumienia, otwartości, życzliwości, żeby one były tak powszechne i codzienne, żeby te działania nie były potrzebne. Zawsze będzie co robić, więc ja się nie martwię o to, że na tym gruncie społecznym jak tutaj nie będzie tam, nie wiem, problemów społecznych do monitorowania, to, że co ja będę robić. Zawsze będzie co robić, bo to jest, na tym polega życie, że zawsze coś się dzieje. Żeby nie były potrzebne takie działania, to jest moje marzenie. I to jest taka ciekawa refleksja na koniec, na nasze ostatnie webinarium w projekcie. Aneta jako gość 20. spotkania, bardzo fajnie tutaj domknęłaś te różne wątki, które poruszaliśmy przez ostatnie tutaj 2 lata. I dużo takich konkretów przydatnych dla przyszłych użytkowników, nie wiem, dla wolontariuszy. Myślę, że to będzie bardzo inspirujący materiał. Także bardzo ci dziękuję za podzielenie się tymi wszystkimi informacjami. Ja ci dziękuję za zaproszenie. A Państwa zapraszamy na kolejne spotkania w kolejnych projektach. Jeżeli Wam się podobało to spotkanie, to subskrybujcie nasz kanał, łapka w górę, komentujcie i wspierajcie na Patronite, żebyśmy mogli więcej takich ciekawych gości zapraszać. Także dzięki serdeczne i do usłyszenia. Dziękuję.